O, witaj Sylwanie, dawnośmy się nie widzieli. No bardzo dawno. Siwandero. Tutaj jest szykowane miejsce dla pana Bastka. Dostaliśmy nową naklejkę, kilka naklejek. No, przyklejkę. I wyląduje tutaj. Tak? Już? Można przyklejać? Musisz odkleić najpierw. Nie. O, tutaj kółko jest takie i musisz to... O, brawo. Super. Więc... O, już, dobra. Przykleiłem. W międzyczasie mówię do ciebie, że jedziemy gdzieś. Wiesz, gdzie jedziemy? No, jedziemy po rzeczy. Do kolegi. No, do kolegi. A my złomem nie gardzimy. No. Także jedziemy. Ale to nie tylko złom jest, zresztą zobaczycie sami. No. My bierzemy wszystko. Bo no. My jesteśmy prawdziwymi złomiarzami. Niefarbowanymi. W języku polskim u mnie nie ma takiego, że się coś nie da. No to jedziemy w takim razie. Albo że nie chce mi się, albo... Mhm. A jeżeli jest, chodzi o złom, no to jest 100% wykonalności. Tam jeszcze gadżety różne mają być, Sylwanie. To pralka, wiadomo. Lodówka fajna taka, zobaczycie sami, jaka lodówka będzie. Zabytkowa lodówka. Moskwa. Ja powtarzam, ja złom przyjmuję w każdej ilości i wszystkie gabaryty. Ale jeszcze mebelki jakieś PRL-owskie są i... Mebelki. Powiem ci, że jedna pani do mnie napisała ostatnio, szuka szafeczek PRL-owskich. Ja jej powiedziałem, proszę poczekać, ja pojadę, zobaczę, co tam się dzieje, nie? No to mamy te. Jedną szafeczkę mamy tam. No. Tak, w ubiornikach i mamy ławę PRL-owską, szafeczek. Szafeczki to kuchenne mamy. No wiem, ale to chodzi takie stojące, jedną mamy, a może... A, witrynka. Może będzie jeszcze tu jakaś też. Nie, to... Domek nie... Nie sprzedaje. Tu skręcamy czy dalej? Czekaj, tu. Tak właśnie myślałem, że tu... Dobrze się czuł. Ja to nie potrzebuję GPS. Farel będzie, gąsienica. Gąsienica farel będzie. Będzie z całą rodziną, z mur za sichle. Zresztą zobaczycie. A jak to się tak można nazywać? Gąsienica i farel. No taka dmuchawa z nagrzewnicą. Dobra, to jedziemy. O, Sylwanie, co się stało? Zobaczcie, co mu tam. A już się otwarło. Jeźdź. Tak. Widzicie, co tu się dzieje? Pierwszy automat chyba. Dawaj. Ona waży z 200 kg. Tak, 200 kg. Piękna. Ładne. Uwaga. Ma metalowe obciążniki jeszcze, proszę państwa. Chyba ma metalowe, ale 100%? 80% mówię, że ma. Ale raczej... Taka była u nas kiedyś. Raczej ma. Dobrze. Idziemy dalej. Ale o! Jak pięknie Piękny. Tutaj wyeksponowana. Piękny, zabytek. No. Na styl amerykański taki, tak, nie? Tak, to jest styl amerykański. Styl amerykański. Klamka jak od samochodu. Na klucz. Patrz, ale można zamknąć się, żeby nie wyżerać. A to jest dla wyżeroku. A żarówka jakaś w środku za nim. Fajnie. Rzeczywiście. Ło! Setka. Luks. Zabiromy. Na lodówkę to tylko do warsztatu. Na zimne napoje. O. A. Dobra. Kładziesz ją? Zabieramy. A też nie mam obciążniki metalowe. Rzeczy samej, jak to Sylwan mówi.
Uwaga, odpalamy nie samochód, tylko telewizor. No. Coś buczy, czekajcie. Jest. I co, tutaj się nagrzeje, zaraz się coś włączy, nie? Nie. Ja mam system. Słuchaj, Gierze. Trzeba czekać. Żarówa się jarzy. Ła, piękna żarówa. To były mebelki, nie? Na pewno jest dla jakiegoś fachowca, pasjonata do naprawienia. Do przestrojenia, bo są różne przejściówki, dekodery i można odbierać normalnie kanały. Tylko trzeba przejściówki. Na TV4 jest Łowcy Staroci i koleś robił, przerobił ten robi? Telewizor Wisła na przykład był przerobiony. Ten robi ten, jak to ten YouTube'a przestraja takie rzeczy. Kto? Fabi! Pozdrawiamy Fabiego. Fabi to by tutaj włączył go, to by jeszcze grał na Pegasusie. Fabi jakby tu przyjechał, to by podłączył płytkę i byśmy oglądali. Colin Farrell, Bachleda Curuś, czyli taka nagrzewnica z dmuchawą. Ciekawe, czy działa. To jest nieśmiertelne, to możliwe, że działa. Bo się rozmyśli, gospoda. Sylwan, zawiroj! Sylwan, strzelaj. Zarąbisty. Zdjęcia, fotosy z planu czterech pancernych. Ja nie mogę. Zarąbisty. Ty w krewnej w Gruzji nie masz? Ja miałem. U nas taki jeden to konie na karku nosił. Wow. Patrz, kapral Kucharek melduje się na kuchni. No. To pieroński wyżorok. Pieroński wyżerok. Nie. O kurde, jakie piękne. W oryginalnej siateczce przepiękne butelki po piwie. Leżajsk. Taką już kiedyś miałem. No a taka piękna sztuka. Pięknie to się prezentuje.